Otóż witam was wszystkich, a dzisiaj sobie zagramy w Restaurant Tycoon. Tak, dzisiaj sobie zagramy w Restaurant Tycoon, a dzisiaj mamy finał Eurowizji. Więc Blanka, mam nadzieję, że wygra. Tak, tutaj od 11 dni więcej mam, więc to tyle. Okej, gdzie żeśmy skończyli? Jakie mamy tu menu teraz? Trochę zagrałem, aha, i europejskie mamy. Dlaczego tutaj w ogóle europejskie, jak tu nic nie zrobiłem prawie? To trochę bez sensu. Dobra. Właśnie trochę się pozmieniało. Trochę się pozmieniało akurat. Bo... Czekajcie chwilkę. Bo ja chciałbym, żeby tutaj było 6 osób. Tak. Tu 4 osoby to ok. Tu nie muszę zmieniać. Tu też chciałbym, żeby były 4 osoby. To tak. Na tą chwilę... Na tą chwilę sobie zamkniemy restaurację. Okej, aha, i tutaj muzyki co można kupić, więc bardzo dobrze. Okej, elektroniczny gram, sobie weźmiemy. Dobra, i będzie piękna muzyczka grała, nie? Jaką tu mamy opinię? 2 gwiazdek. Okej. 6 skill, dobra, okej. Co tutaj jest najgorzej? Tu jest 1-1, tu 0-9, aha, dobra. Będziemy na razie zaliczać. Aha, czyli że nie mamy dekoracji. Dobra. Okej, to muszę tam zrobić. Chcę zebrać talerze. Okej, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Przyciszę trochę, tak w razie czego. Dobra, i latte. A to jest flat white. Okej, hot doga. Okej, spoczko. No to teraz tak. Ja chciałem, żeby tutaj było... żeby tutaj było te... no, wiecie, krzesła. Tutaj na 4 osoby. Tak, żeby było więcej klientów. Dobra, otworzymy sobie restaurację normalnie, tak jak zwykle. Czyli 4 osoby musi przyjść. Okej. Okej, teraz wam powiem różnicę, co ja tutaj mam, a tam w swojej restauracji, to, że tutaj mam 6 osób, tu mam telewizory, tu mam właśnie tego dekorację, no i właśnie mam kolejnego szefa, prawda? Na razie nie będę zatrudniać, kto to hot doga chciał, dobra, okej. 60, okej, sok pomarańczowy. A ja już to wszystko wezmę. Okej, okay, a to dziecko nic sobie nie wzięło. Szkoda. Okej. Okay. Ile w ogóle zrosło? 2-4 gwiazdki. Ulala. Okej. Okay. A decorative items to bym musiał, no. Dobra, okej. Okay. W ogóle jakie tutaj możemy tutaj oświetlenie zrobić? Dobra, okej, okay, damy chiński lampion. Tylko chiński lampion. No i sobie to tyle. Ja wezmę ten makaron ze serem. No i to tyle. Dzisiaj mamy 13 maja, więc sobotę mamy. Okej, spoko. Aha, jeszcze co ja miałem? Już zapomniałem. Aha, tutaj kaktusy miałem, bo żeby było naturalnie, nie? Okej. Okay. W sumie dobra. Okej. Okay. Pasowałoby, żeby były reklamy jakieś. To my sobie uzbierzemy może na reklamę. A to tylko raz se ten poserwujemy. Więc zamkniemy od razu też restaurację. Więc to tyle. Okej. Okay. Dobra. Wszystko jest dobrze. Na razie wszystko dobrze jest. Właśnie tutaj pierogi, właśnie zauważyłem, że pierogi są z Polski. Mogę wam pokazać, tak, podgląd. Przecież, no wiadomo, że pierogi są z Polski, bo każdy to musi wiedzieć. No, Poland Europe, czyli, prawda, czyli Polska Europa. Tutaj też Polska i Stany Zjednoczone. Aha, dobra. Okej, tutaj nic nie ma takiego. Dobra. Wszystko ok. Mamy kible, żeby ktoś się załatwił na przykład, nie? Dobra, okej.
O lala, już spadło nam gwiazdki. Przecież miała chyba 2-4 gwiazdki, nie? To dziwne, że spadło. Ale dobra. A tutaj natura bathroom. Dobra, okej. 30% na... Na właśnie... kurde. 30% na piwek. Na napiwki. Naprawdę, bo ja już wszystko mam dużo na głowie, więc no, naprawdę. Dobra, okej. Teraz właśnie chciałbym się zapytać, dlaczego ja mam w ogóle małe takie wyświetlenia? Ja nie wiem czemu, ale... A czemu mam takie małe wyświetlenia? To mnie po prostu smuci. Czy coś wam się nie podoba? Czy nagrywać jailbreaka? Myślę, ale zagramy sobie w jailbreaka potem. Jak na tym tygodniu. Aha, dobra. Okej. Wyciszę sobie muzykę, bo za głośna jest. Czy chociaż można dostosować ustaw? Tu nic. A, nic tu nie ma. Okej, pączki. To gdzie są pączki? Dobra, okej. Gdzie kto zamawiał pączki? Okej, czyli te kółka i pierogi musi ktoś zamówić, nie? Musi ktoś zamówić, ewidentnie, musi ktoś zamówić. Nos świnki mówi. Co ja robię? Nie wiem. No. Jakiś gościu mi wszedł. Łop, łop, ganga stan, domy tobie di birnien, domy tobie di birnien, ale tobie di birnien, ganga stan di birnien, monandi ni montandi, botandi ni montandi. Nie znam tekstu, i przepraszam, że fałszuję. Okej, okay. Właśnie tą, ja właśnie mogę opisać tą jedną twarz. Dobra. Żeberka z grilla. Okej, 45 pieniędzy. Spoczko. Okej, wszystko. Okej, dobra. Czyli jedno danie. Aha, dobra, okej. Teraz do Europy chcemy. Aha, Europę mamy już. Tak? Mamy Europę? Przecież mamy Europę. A pytanie, czy będzie w ogóle pizza? To mnie w ogóle ciekawi, czy będzie pizza. Tak, okej, to samo weźmie. Dobra. To ja w ogóle przegoniłem tego gościa, który jest u mnie teraz. Dobra. Dobra, wszystko okej. Wszystko dobrze leci. Dobra. Burger ze serem. Dobra, kto tutaj taka panienka zamówiła? Dobra, okej, trochę ten, trochę włączę tą muzykę. Nie otworzę! Nie będziesz mi tutaj decydował, co ja będę robić. Nie chcę mi się otwierać. Poza tym. Bo już trochę mi się nudzi Co ja mówię? Mi się nudzi po prostu. No i tyle. To tutaj zamawiał, okej. Dobra, ja biorę żeberka, okej. Nie ty, a dobra, okej, to samo. Dobra, no i hot doga wziął. Okej, nie mam do tego pretensji. Okej, okay, jakie tutaj mamy zadania? Aha, czyli 10 meksykańskich po prostu tych talerzy. Okej. Okay. To tego nie mogę, bo... tego nie mogę, bo po prostu jeszcze nie mam tej opcji. Aha, i gdzie mnie to te porany boskie? Dobra, okej. Okay. Jeszcze deser zamawiają. Dobra, pomogę mu tam trochę. Żeby było. O, bo dobra. Jeszcze raz przejmiemy tych klientów, no i tyle. Dobra. Czekolad brownie, dobra. Dla 5. Dobra, muszę tu dać. Pewnie ten strzał jabłkowy robi. Ulala. Halo? Kto zamawia hot chocolate?
Aha, ta baba. No halo, ja chcę kliknąć na stół. Dobra, okej. Jeszcze jednej grupy osób nie ma. Aha, są, bo kurde ich przejąłem. Dobra, no to czekamy na pieniądze. Okej, okay, kochani, mamy 58 pieniędzy, więc w sumie bardzo dobrze. Okej, okay, i pierogi będą polskie, robione przez Polskę, ewidentnie. Dobra, okej, okay, no i w sumie czekamy na pieniądze i tyle. Dobra, kochani, nie będę tak pauzować, tylko sobie zrobimy zamówienia i to tyle. Więc tak, zrobimy sobie, co tam będziemy robić. Aha, dobra, okej. Okay. Spoko. Dobra, przyciszę tą muzykę, ponieważ ona jest za głośna. Czekaj, bo dobra, zostawię. Zostawię, żeby była muzyka. Zostawię na razie. Dobra. Okej, okay, możemy sobie na spokojnie pracować. Więc no dzisiaj, baby, it's kinda crazy. How else to phrase it? A little bit not my senses. Baby, what happened to you? Szkoda, że nie zadali piosenki Eurowizji. Szkoda. To by sobie trochę chętnie posłuchał jakichś innych utworów. Nie tylko Blanki. Nie, dobra, ja wyłączę tą muzykę, ona mnie trochę denerwuje. Wiem, że ona jest taka fajna, ale trochę mnie tak denerwuje, prawda, jak nagrywam te odcinki. No i to tyle. Okej, kto tam zamawiał? Okej. Spoczko. Aha, dobra, bo już mi się jedzenie przypala. No. Okej. Dobra, dzisiaj mamy sobotę 13 maja, więc finał Eurowizji. Mam nadzieję, że Polska wygra. Trzymajcie kciuki. Aha, i jeszcze informacja taka. Jeżeli chcecie się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata Widzów Ula Maska, to do 10 czerwca macie czas się zakwalifikować. Mamy 4 z 16, więc w sumie fajnie. Ale ja już przeleciałem tam. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ale dobra, nie wiem. Przecież europejskie już mam. Dobra, ok, 63 pieniędzy, więc bardzo dobrze. Aha, i tipy mamy, nie? Dobra. Aha, czekajcie. Aha, to ten występuje taki dźwięk, jak właśnie jest ten pusty tip, nie? Dobra, przepraszam za takie dźwięki jak Messenger czy coś takiego. Nie wiem, co się dzieje, ale ktoś mi robi spama, więc jestem bardzo, bardzo wkurzony. Nienawidzę, jak ktoś mnie przeszkadza. Jak ktoś mi przeszkadza podczas robienia filmików. Oczywiście nie w, kurde, nie w grze, tylko mi przeszkadzają właśnie, gdy ktoś do mnie pisze. No i w sumie to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, baby. It's kinda crazy.